Siema! Z tej strony, w sumie ja nie będę mówił kto z tej strony, bo gram Lucjanem i miałem o tym żart powiedzieć, ale wolę raczej nie, no bo może się to źle skończyć. I dzisiaj gram full letality Lucjanem pod one shot z ulta na midzie. I tak, sytuacja wygląda bardzo podobnie jak z Ezreal'em. Nie wiem czy oglądasz wideo z Ezreal'em, ale tam poszedłem w AD i później w AP, ponieważ miałem dużo AP w teamie. No, piknąłem Lucjana i mój team myślał, że jestem pod AD, dlatego piknęli AP topa, AP Dickerego i AP supporta. No to logiczne jest, rzecz ujmując, nie pójdę jeszcze w AP mida. Mimo, że bardzo, ale to bardzo bym chciał. Dobra, idę do niego postrzelać, co ty na to? Nie, nie, nie dał się. Ty, co pisze Kindred? Kwadraciki. Więc będę grał pod Letality, Lucjanem na midzie i w sumie pod po prostu damage. Nie do końca też był plan, żeby w ogóle grać na midzie i Lucjanem, ale to już inna sprawa. Miałem grać innym sekretnym pikiem na innej sekretnej linii, ale nie będę ci zdradzał szczegółów, nie? Miałem grać AP, gram AD, idę pod full one shot z ulta. Mam nadzieję, że to też będzie fajne. Farmię sobie jak na razie goldzicha. Mam barierę, ponieważ jestem ciotą. Dobra, mogę od razu ci powiedzieć, czy miałem iść. Miałem iść szako, a jeśli czytasz komentarze, to pewnie wiesz pod jakiego builda. Ale tak pomyślałem, nie no, na midzie nie pójdę pod tego builda. Po prostu nie wypada. Czy ten kolega w ogóle ze mną wygrywa w takim wave'ie? No, może i by nie wygrywał, ale Kindred tu była, więc ja zbejtuję trochę. Może wybiegnie tu Kindred. Dobra, mój Viego ma obu. Jak nic. Zbejtowane. Ona flesznie, co? Przesznęła. Nie, 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 zostaw wave'a. Zostaw go, zostaw go, zostaw go. Błagam cię na litość boską, kolego. Zawału chcesz, żebym dostał? Jezu. Dobra, no jeden za jeden. Oba dżunglerki dostały killa. Nie tak chciałem, żeby to wyszło, ale wyszło i tak dobrze. No, a zapytasz mnie, dlaczego chciałem iść AP Lucjanem? No bo W i ult ma AP przeliczniki i to by było dosyć śmieszne. Byłoby useless w pizdu, ale byłoby śmieszne. No, a tak to po prostu będę iść Ty w sumie jeszcze nie wiem w co, w kolektora na pewno i na pewno w Navori i na pewno ty w sumie w Hubrisa mógłbym iść. Ostatnio czytałem komentarz, że tutaj wardy daje się po środku i w sumie nie grałem mida i nie wiedziałem o tym, że wardy trzeba dawać bardziej bliżej środka, bo inaczej nie widać po rogach po prostu, że tak długie są te krzaki. Także dzięki za tipa. No dobra, nie, no jak na razie się trochę ponudzę, no bo co innego mogę robić. Czy mam na dziś jakąś historię świetną, wybitną? Nie, ale czy muszę mieć? Dawaj, 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 no kurde bele, no. To chodź tutaj zawodnikiem Nowiego. Dawaj, dawaj. Dawaj, mamy ją. Może i nie mamy, ale ja mam zero many, a za dopiero 30 sekund ciasteczko nie mam tepa, ale jestem bidny. A nie, w sumie to mam historię. Będę zapindalał pociągami milion razy w tygodniu. Dobra, może nie milion, ale od środy zaczynają mi się zajęcia. Więc życz mi szczęścia, że pewnie będę wrzucał na Twittera zdjęć, jak będę filmy edytował z pociągu. No i w związku z tym też, bo teraz jest poniedziałek, 9:05. Taka sytuacja, że z 9:05. I w związku z tym, po pierwsze, jestem porannym ptaszkiem. Czemu on mi kradnie creepy for fun? On jest jakiś niemiły. Ale idę tutaj. Dobra, tutaj są jakieś turbodymy, ale najwyraźniej wyszło. Czy jestem w stanie go zabić? Dobra, przeżyłem. Ty, czy mogę ultnąć tego wave'a i go zszołwować? To tak dobry to będzie, czy nie? Dobra, ultuję, w pizdu. Kanona zmisowałem, kanona zmisowałem. Ja nie mogę. Dobra, ale zszołwowałem wave'a. Naprawdę? Ja pindole. Jeszcze ma ulta, nie? Dobra, zabij ją w jego. Jak to życie jest wredne, naprawdę. Musi mnie testować chyba ktoś. Dobra, kolektor. Ktoś mnie tutaj testuje, jak nic. Dlaczego to musi tak wyglądać? Biedny Lucian 0-2-4 asysty. A, no i kończąc. Będę sporo jeździł i będę sporo w ciuf-ciufie edytował filmów, więc na Twitterze pewnie będę wrzucał jakieś zdjęcia z tego, jak będę miał laptopa na kolanach i filmy montował albo gdziekolwiek indziej. W sumie to gdziekolwiek będę miał okazję, bo pierwszy tydzień mam lipny, ale
ale potem już jest git nawet, więc może nie będzie się takiego problemu. A no i w związku z tym też dzisiaj, czyli w poniedziałek, praktycznie nagram do niedzieli filmy, no bo nie mam wyboru, nie będę miał okazji potem, więc postaram się zrobić to wszystko w jeden dzień i dlatego nie spodziewaj się, że na przykład jeśli będzie jakieś hot news info, to ja będę o tym mówił, no bo po prostu nie będę o tym jeszcze wiedział, nie? Jest poniedziałek. Jak coś się stanie w piątek, to nie powiem o tym teraz, w poniedziałek. Po prostu filmik wyjdzie w niedzielę, a nagrany zostanie kilka dni wcześniej. Dobra, ja ogólnie nie żyję, bo Twisted Fate ma ulta i postanowił ultnąć na mida. No ale takie jest życie, nie? Już midlanera. Plus się zagadałem, nie myślałem za bardzo. Dobra, o czym ja mówiłem? Aha, no, że będę tego robił w trasie filmy, nie? Także nie wiem, jak to będzie wyglądać, bo jeszcze tak za bardzo nie robiłem. Chyba łącznie jeden filmik tak powstał. Czy to wyjdzie? Czy to ma prawo bytu? Nie mam pojęcia, mam nadzieję, bo no nie będę miał wyboru, nie? Nie wiem też, jak szybko by na laptopie mi się to renderowało. Postrzelam sobie trochę do niego. Jeśli on ma znowu ulta, to będę zdumiony. A nie, po prostu tutaj jest znowu Kindred i znowu Pike. Dobra, git. Ło kurde, jaka akcja. Czy ten Yasuo może mnie zabić? Może. A jednak nie może, nie? Mimo, że robi takiego playsika. Ty, ktoś idzie na mida, mi pingują, ale ja muszę to dopuszować, nie dygam. Nie dam sobie w kaszę napluć. Nikt nie idzie, no. Zaufajcie mi, ty 5-0 jest enemy Twisted Fate, kliknąłem taba. Ale się najadłem, 3 fragunie, 3 fragusie. Dobra, kolektor i co teraz? I jojanki? Dobra. I 2 miecze, okej. Okay. To, co mi komputer podpowie. Ciekawa sytuacja z enemy teamu, żeby podejmować się nas, szczególnie, że to jest 1-4 Yasuo i useless Pike. Ogólnie to jeśli tutaj wbiegnie mi Twisted Fate, to po prostu umrę, ale Twisted Fate jest na bocie z tego co widzę, więc nie ma co się martwić. Nie wiem, jakiegoś mega dobrego dżunglera chyba mam, bo mi się zdaje, nie wiem. Jest 5-2, oni mają dwa smoki co prawda, dobra, już jest 5-3, umarł. Co, Twisted Fate będzie mnie ultował? Jestem 2 levele ahead od tego Twisted Fate'a, ale mam teraz zakup, ale będę potężny, nie? 30 AD kolejne ładuję i coś jeszcze. Nie mogę tam zejść. Muszę wave odpuszować. Czy mam jeszcze jakieś ogłoszenie parafialne? No, w sumie to nie. Idę po red buffa. Tak jak mówię, zaczynają mi się znowu studia, te przeklęte studia. Niby powinienem mieć mniej do roboty, tak przynajmniej miałem zapowiadane. I teoretycznie będę miał mniej. Ale czy to prawda? Czy to wszystko nie jest fake? To się dopiero dowiemy. W sumie to ja się dowiem. A wy może też. Nudzi mnie trochę ten Yasuo powoli, ale postrzelam do niego tak o. On nie do końca za dużo może mi zrobić, dopóki tutaj nie ma wave'a. No i tak jak mówię, to było spontaniczne, że gram Lucianem. Plan był taki, żeby grać inną postacią trochę. No niestety, ale znowu ktoś jest na midzie przeklętym, nie? Ten mid to nie może być jeden na jeden, spokojna rozgrywka, miła. Ja pierdzielę, tylko zawsze tutaj ktoś jest. Nie mógłbym sobie poklikać na tego Yasuo miło i przyjemnie, tylko musi przyjść Pike, musi Tef ultnąć. No dobra, ale widzę, że tak, Shaco farmi mi bota, a Seraphine farmi mi mida, więc pozostało mi się pogodzić z tym, że nie mam gdzie farmić. A w ogóle Twisted Fate na AD Carrym jednak jest totalnie OP. A ona nie żyje. Dobra, to ja idę na mida. Nie mam po co iść na tego bota. Widzę, że mój Viego nie jest zadowolony z... W sumie z niczego nie jest zadowolony. Może go życie jakoś przez wiele trudności przeprowadziło. Mogłem tam zejść, ale czy to jest dobre w ogóle? Nie, nie jest dobre. Ja nie wiem, co tam ci zrobić, kolego. Mów, ale to się tak łatwo mówi, nie? Że ja nie wejdę ci w Pajka, w Kindredkę i w resztę kolegów. Tak po prostu. Ale na pewno wezmę tego Tureta. Z wielką chęcią go wezmę. Dobra, ja nie żyję prawdopodobnie, bo on mnie złoto atakuje na śmierć. No ja Yasuo w melle nie za dużo zrobię, ale Tureta wziąłem. Look at this Lucian, nie mili są. Dobrze, więc tak, rozpoczynamy od zmutowania, to po pierwsze, ponieważ nie będę screenzerem się zadawał, a po drugie, zaufaj mi, to jeszcze będzie gra do zaorania, jeśli weźmie się w garść mój top laner i AD carry. Bo jak na razie enemy Twisted Fate jest 9-1, Cho'Gath zwiewa. I Twisted Fate jeszcze na niego ultuje. Ty, on może go zjeść. No i po co flamisz mnie, kolego, jak tutaj widzę, że ty masz kłopoty? No musi ktoś mi ją pomóc zabić. Nice, nice.
O, najwyraźniej Pike był. No to Pike postanowił nas wszystkich pozabijać. Triple kill. Kurde, chyba to będzie różnica botlane'owa. Ale ja się staram do końca. Dobra, pomyślałem teraz, że może najlepiej byłoby złożyć jeszcze item na kryta jeden. Ale czy jest jakiś item jeszcze jeden na kryta w ogóle? Mogłem iść w Lorda Dominika, ale oni nie stakują HP-ków. Ty, oni mają full AD team. Ty, czemu mój czogat nie idzie w tanka w pod... Ja pindole. Oni mają full AD team. Czemu mój czogat nie idzie w... w tanka pod armory? Halo. Czy ja się mylę? Nie no, to same adeki to są, a ten mi farmi mida. O co chodzi z tymi supportami? Ja ostatnio tylko gram z supportami, którzy mi farmią mida. Jakby uspokój się, kolego. To jest jak mój mid, wiesz co chodzi? Dobra, plan jest taki, żeby pozostawić ich w pizdu i iść na bota. Chociaż Yasuo ma shutdown, to może powinienem tutaj być. Idę po red buffa sobie podnieść. Nie no, ta gra jest winable jak nic. Tylko nie można się poddawać. No tylko szkoda, że expa dzielimy na trzech tutaj, no bo jakby ja będę do tyłu w levelach w pizdu, dzieląc tak straszliwie expa. Ja pierdziele, nie pytaj, nie pytaj, nie pytaj, nie pytaj. Jeszcze zrobiłem barierę na ulta Pajka, ja pindole. Nice, dobra, nie nice, ale mamy trzech. Ja shutdowna zgarnąłem i Czogat też shutdowna zgarnął. Kupię to, mimo że nie mają za dużo armorów, tylko dlatego, bo daję kryta. Pewnie to nie jest za dobry wybór. A, w sumie jak kupię to, to Sheryldy nie mogę kupić, ty. Teraz czaiłem, to może iść w to? Co ty na to? Dobra, to kupię to, Rapid Fire'a kupię jednak. Ty, to się po prostu zmieniło w klasycznego Luciana na midzie zamiast jakiegoś trollbuilda. O, i kanona zmisowałem. Który już w tej grze? Trzeci? Czwarty? Dobra, na pewno Edge of Night'a sobie pójdę, ale Sherylda też muszę, więc Sherylda Edge of Night by wychodziło ostatnie dwa itemy. No, mogą robić Barona, nie? Mogą robić Barona, ale nie mamy wizji w ogóle. Ktoś musi podejść. No, żaden kolega nie podszedł. Nie jest źle. A może jest źle, bo Viego tam się znalazł w lipnej sytuacji. Kurde, ten ręcz jego mnie zniewala, nie? A on w sumie nie żyje. Nara. Ej, wygrywamy tego fajta. Dawaj go. Chase'ujemy? Dobra, bywa i tak, nie? Nie sądziłem, że mnie to zabije. 1000 damage'a? W sumie? No dobra, no I guess. Może być, nie narzekam. Tylko, że oni mają Mountain Soul'a. Ty kurde, bele, co ja mam składać? Dobra, w dupie z tą Sheryldą. W dupie z tym pomysłem na wideo, nie? Tak to jest, jak bierzesz topa i dżunglę jako pierwsze dwie role i dostajesz mida, nie? Klasyczna sytuacja. Jak gram, chce grać topa, to dostaje mida. Jak chce grać mida, to dostaje topa. I na odwrót, nie? Takie to jest życie przeklęte. Chciałem zagrać uczciwie Shaco. Na topie, na tu taki myk. Jeszcze mają i Barona, i Mountain Soul'a. To nie wygląda za dobrze. Ja w ogóle tu nie mogę stać, bo dostanę one-shota. No uratować go nie uratowałem, ale zabiłem Kindredkę. Ty, w sumie tak teraz myślałem, może ja powinienem był grać tego Ultimate Huntera, skoro chciałem grać pod ulta. A ja gram jakieś polecane runy. Prawda jest taka, że jak tu mnie ultnie Twisted Fate, to umrę. Panie, panie, ja tą grę ma... O, żegnaj świecie. Klasyczny Twisted Fate, 1,9 długość fighta, 1,9 stuna. Kocham grać w Twisted Fate'a pod AD, bardzo balanced postać. On ma generator losowych itemów i na jednym stunie zadaje 2300. Moja ulubiona zagrywka, ale mój team sobie ora na midzie, halo, nice. Dobra, no GG chyba, GG. Szczerze mówiąc, to w ogóle mnie nie satysfakcjonuje ta gra i była dosyć nudna, bo mój jungler ma nagle mentalny breakdown. Więc, a i tak chciałem zagrać inaczej, więc może zagram jeszcze jedną, ale pod trochę innego builda, tak żeby ryby. Siema, siema, powracam z Apelucjanem, tym razem mam pierścień do rana. Ogólnie to już było blisko, żebym znowu miał samych apeków w teamie, bo mój top laner chciał pikować apeka i mój Twitch chciał iść pod AP, ale napisałem im w pizdu, ja jestem pod AP, nie idźcie pod AP, więc dlatego ja gram AP, a oni będą musieli się męczyć. Plan jest taki, idę w Luden's Companion, na short two. Ludlicz Bane, Rabadon i Void Staff. Apelucjan napisał prasec. Co mu napisać? Napiszę mu no. Może mętlik w głowie ma teraz chłopak. Mam Doran Ringa, napisałem mu, że nie jestem Apelucjanem. Co on musi sobie myśleć? Że jestem jakiś chory psychicznie. No ale dobra, poprzednio grałem AD i tak po prostu nie wypada grać AP. Znaczy AD, przepraszam, wypada grać AP właśnie pod zupełnego inta gry. A jako, że poprzednio przegrałem, to jest kolejną gwarantowaną przegraną, ale czasami trzeba się pogodzić z luzem.
przyjdą lepsze czasy. Opindoliłem normalnie jego plagę, ale to nic. Co ty, cwaniaku, robisz? Chciałbym do niego postrzelać dla pieniędzy, nie? Strzelanie do pieniędzy za ludzi? To brzmi jak jakaś praca w Ameryce. Strzelanie do ludzi za pieniądze. Dobra, ale zaczynamy używać mojego jedynego spela, który ma apę przyliczniki. No i nie trafiłem, jestem useless w pizdu. W sumie to nie jestem, dużo mu zadałem, nie trafiając mojego spela i mając apeki. Moje Q się nie skaluje pod AP. Pasywa w sumie też, nie? Tylko WIR-ka i Luden, i Lichbane, i Nashortów, więc aż 5 rzeczy, nie? Praktycznie cały kit już się skaluje. No, ale plan jest taki w tej grze, żeby nie być zupełnie useless, nie? Żeby przyczynić się do wygranej tego meczu. Bo będzie trudno, może sobie nawet nie wyobrażasz jak trudno, ale będzie trudno przyczynić się do zwycięstwa tego meczu Apę Lucianem. Grałem kiedyś Apę Lucianem, nawet nie raz, i to gówno jest turbo useless. No i w pizdu z tymi creepami. Klasyczna gra na Malzahara, będzie zanudzał całą grę. Dobra, ale przynajmniej jestem 5 CS-ów do przodu. No i maksujemy WW. No ziomek będzie zanudzał cały mecz, będzie rzucał o Boże. Mamy gameplay. Tak o, już śpię przed komputerem, kolego. Nie trafiłem mojego jedynego useful spela. Dobra, dojeżdżam go. Cyk. On mi dał hifa. A masz W. 110? Przecież to jest OP. Zażyje jedną miksturę zdrowia. Mam Lissina od góry. On używa swoich ostatnich pokładów many, żeby farmić. BOOM! Ile to mu zadało? Nawet nie patrzyłem w sumie. 5 golda dostałem i 5 startowego. Więc czekaj, builda już powiedziałem, jakiego planuję iść. Ale dojazd! Ten Lucian to jest jakiś mocarny. O, ostatni raz gram Apę Lucianem, to ci mogę powiedzieć. Chyba że jeszcze w tej grze zrobię jakąś potężną bombę, że będę taki zachwycony. Ty, zabijam go tu? Jak myślisz? Oj, chybiłem. Dobra, Graves jest na bocie, więc nie dygam tak bardzo. Dobra, no on cofnie teraz na pewno i dlatego my robimy technikę zwaną przepuszuj. Spróbujemy przepuszować i po przepuszowaniu wypindalam. Nara. Mam na los chaptera, on pewnie też ma. A nie, ma jakieś gówno. Miejmy nadzieję, że mój Lissin nie postanowił umrzeć. Ile jestem? Bo jestem z 8 CS-ów do przodu. Małe zwycięstwa tak zwane codzienne. Ale małe rzeczy kumulują się. Dobra, posiadam mojego drugiego useful spela, czyli ulta. Nie jest źle, na pewno nie jest źle. Zobaczymy, co się stanie zaraz, bo pana Malzahara po prostu nie ma i... ty, mój top nie żyje. Mój top nie żyje, tam jest Malzahar jak nic. Albo na bocie, a nie szedł na topa Malzahar. Ultnął mnie? Co ty? Oszalał! Dobra, dobry ult, byczku, dobry ult. Boję się, Graves zrobił to u góry, więc on może robić to. I mój Twitch idzie pod letal tempo, pod AP, więc nie będę jedynym apekiem niestety. Smutna żaba. Ten zawodnik nie dodżuje. Czy ja go zaraz tu nie uśmiercam? Jak ja go tu zaraz uśmiercam? Nara, nobie. Dawaj, zabijamy go. Musimy. Bo! Czy Apę Lucian jest broken? Nowa meta? Nowa meta? Apę Lucian mid? Co? Nie wierzę. Sprawdzam. Jakiś tytuł muszę poddymić, nie? Apę Lucian niszczy Malzahara na midzie, nowa meta? Ja może pójdę w Malignance. A może i nie? Dobra, trochę się już podjarałem. Na pewno nie idę w to gówno. Idę w Ludena, tak jak było w planie. Ty, jakim cudem on już wrócił na mida? Jak on bez stepa był? Uczy emaksować. Moje Q nic nie bije. Dobra, emaksuję drugie. W dupie z tym Q. Useless. Mi idzie lepiej Apę Lucianem niż AD? Potwierdzone info, OP postać? Ile to bije? 316. You are so bad, napisał Twitch. Okej, bye. No i mój Twitch umarł znowu, niestety. Dobra, rzucę mu. Boom! Rzuciłem W. Ale niestety miał tarczę. Nie miałem jak jej zbić, ale on nie ma los chaptera ani kropelki, ty. Jest jakiś ekspert Malzahara? Albo dobra, nie, lepiej się nie przyznawaj, jeśli jesteś ekspertem Malzahara, bo to trochę cringe. Co to jest? Pomocy! Jak na mnie podchodzi mnie ulty, co to jest za elo? Ja gram na Emeraldzie? Czy na Silvery? Co oni robią? Dobra, trzymaj, 212 tepsa. Nie sprokował się alternator. Jeszcze moi się kłócą na czacie, nie? Nie ma dnia, w którym nie mogą się nie kłócić chłopaki jakieś losowe na soloku. Klasyczna sytuacja. No ale dobra, spuszujmy to, raczej tutaj nikogo nie powinno być i bierzemy plate'a. W sumie stać mnie na item, ale i tak biorę plate'a. Ty, wezmę tego plate'a? Dobra, wezmę. Już się dygałem, że nie wezmę. Cykałem, dygałem. Co tu się dzieje?
dzieje. Dobra, bijemy się. On nie wie, że ja nic nie biję, ja jestem pod AP. Czemu on ode mnie ucieka? Czemu Twitch mi przyszedł mi farmić? I tak sfarmiłem oba, ale dlaczego się na mnie wyżywasz? Że twój support to noob, to czemu na mnie się wyżywasz? Ja jestem biednym, czarnoskórym obywatelem mida. Weź mi, daj spokój. Dobra, zszowuję to tylko po to, żeby się cofnąć i tepnąć, bo mam na item. Kupię Ludena, ty najpierw Lichbane czy na shortów opinię? Dobra, wydaje mi się, że Lichbane. Mam gdzie tepować w ogóle? Na mida tepnę po prostu. Ma Zahar ma znowu ulta, ale akcja. Dobra, dawaj, bijemy się. No, nawet coś wyszło, ale nie za dużo. Jednego zabiliśmy, ale mam pięciu na midzie. No wynoście się stąd! Jeszcze mi będą ksuć creepy. Ile można tutaj stać? Ta zniewaga krwi wymaga. Dobra, zabijamy tego noba, no. Ojej, dobrze, fleszuj, bobku. Oj, nie mogę tędy przejść, bo hifem się zarażę. Dobrze, nie ma lipy, takie powiedzenie. Nie ma lipy. O cholera, Pike na midzie, znowu ktoś. No, spadaj, buraku. Męczą mnie te chłopaki, dobrze, że mamy Ocean Drake'a. To się healuje za friko. Dobra, i farmimy golda z niego. Ile mi już dał? 170 first strike, człowieku? Jestem milionerem. Ale ten Lucian będzie ściekał bomby w tym meczu. Kurde, znowu mu wstała tarcza, ale no i tak sfarmię. Ile golda? 17 plus 5. No i tak za każdym razem 20 golda minimum sfarmić? Nie jest źle, pa. 300 mu przypindoliłem. Tylko on tak idzie do przodu, bo chce mnie ultnąć. A skoro chce mnie ultnąć, to znaczy, że ktoś tu może być. Taka prosta zależność. Żyć nie umierać, no ten Malzahar, no wiadomo, no glinia w Malzahara to zawsze będą nudy, no bo ten koleś to tylko... Żeby rzucać dwa spele i cofać się. Nudziarz, nie? Ja na szybko spróbuję przepuszczować i spadam stąd. Nara, ty iść tam? Nie, poradzą sobie, dzielni są. Ty nie poradzą sobie. A no tak, bo enemy Twisted Fate jest na topie. To jest Twisted Fate top i mój Jax sobie nie radzi, ale no Twisted Fate jest w każdej grze teraz, zauważyłem. Ja dosłownie każdą grę gram na Twisted Fate, albo z Twisted Fate'em, bo ta postać jest tak obrzydliwie OP. Nie wiem, to jakby jest niezdrowe. Muszę dalej stać na nudziarza. Ale dobrze, dofarmimy i będzie git. Pomiędzy tamtą grą a tą są 3 godziny różnicy, ale musisz mi zaufać, musiałem zrobić 3 godziny różnicy. I teraz powracam. Szybki powrót i najwyraźniej po resecie mentalu już jest oro na tym midzie. Co ciekawe, dostałem 2 razy mida, więc jest git. Jest mega git. Rzadko się to zdarza, żebym dostawał mida. No, mamy 2 smoki, nie ma lipy. Dawaj pieniądze. Git. Jezu, ty to widzisz, jakie to jest nudne. Jak można grać Malzaharem na midzie? Ja tu zasnę zaraz. Współczuję każdemu, kto gra Malzaharem na midzie i kto gra na Malzahara na midzie. Oba są, przypuszczam, równie smutne. No Malzahar tepnął na bota, ja nie miałem zamiaru, no bo mój bot to noby, a Graves przyszedł defować. Ale co zrobię, nie? I przyszedł. Śpioch. Przyszedł usypiacz. O, mój top laner sobie ora nagle. Nie! Mój kanon! Dobra, to co? Cofka tepka, mam na drugi item. Jestem bogaty. Dobra, wierzę, że Twitch sobie poradzi na tym midzie i pozwolę mu to wydefować z Lulu, a ja idę na bota dalej farmić. Teraz pójdę w naszą Tufa. Później Rabadonix i Voidstaff, co ty na to? Chyba, że na shortów to int. Nie. Człowiek cringe'u jest na bocie. No nie za bardzo mogę się z nim trade'ować, bo wydaje mi się, że na... Jak on mnie ultnie, to tracę albo 90% HP, albo umieram, więc nie za bardzo... planuję się z nim bić, dopóki tutaj nikogo nie ma. Zobaczmy, ile to jedno E jego mi zada. Ciekawe, w którym krzaku on stoi. Czy w tym, czy w tym, czy w tym? W jednym z tych. Ej, w sumie mogę go ujawnić. No i co ty, cringerze, robisz? Wypindalaj stąd. Dostałem przycisk outplaya. O, jakby nie skancelował, to bym umarł. Klasyczny Malzahar gameplay. No to co, cofamy? W którym krzaku on stoi? Znowu ruletka. No, najwyraźniej w tym stał. Nara nobie, nie? AP Lucian zbyt potężny. 1 na 1? 1 na 1, tak o, Lucianik sobie niszczy Malzahara. I wiesz co ci powiem? Puszuję tego wave'a. Jednak go nie puszuję, umieram. Nie! Dobra, żegnaj świecie. A, ma 2 itemy w ogóle ten. O Boże, dlaczego zawsze musi być tak nafidowany pan Twisted Fate? Bo wiesz, jaki jest problem z Twisted Fate? Ten sam co z poprzedniej grze i w każdej kolejnej poprzedniej grze, którą grałem w tym pieprzonym miesiącu. Czyli Twisted Fate bierze iu, wyciąga czerwoną kartę, przepraszam, nie czerwoną, żółtą, dostajesz tuna na 2 sekundy i umierasz. O, ależ to jest piękna sprawa. Jak można tego nie schodfiksować, powiedz mi? Przecież to jest obrzydliwe ta postać.
Jeszcze mają Malzahara, mają dwa point click stuny na 3 sekundy. To jest, o Boże, żygać mi się chce. Idę uratować ją, jednak jej nie uratuję. Ty, a Twisted Fate dopiero co nie ultował na mnie? Czy on przyszedł na, a nie, przyszedł na piechotę. No przynajmniej mój Jax sobie ora topa z tego co widzę, ale w ogóle wtedy miałem takiego farta, że on skancelował. Znaczy nie farta, no on jest nobem, ale no że skancelował to, no to w sumie farta. Dobra, spróbuję wziąć tego Tureta i raczej umarłem, ponieważ na jednym stunie stracę całe swoje zdrowie. Nie, Rajo! Czy jedyny counterplay na tą postać to jest kupienie QSS-a? Bo nie widzę innego, ale jestem apekiem, nie ma QSS-a pod apeków, więc nie mogę zużyć QSS-a, bo wtedy będę w dupie z moim buildem. To życie to jest jednak jedna wielka udręka. Ten też został odplayowany, jeden z drugim. A, daj spokój, żegnaj Lee Sinie. Ty patrz, narzekają na apę Twitcha, ale apę Lucian już jest git. Dobrze, Lee Sin. Tak dalej. Warto hejtować. Ja hejtuję całe swoje życie i zobacz jaki jestem upośledzony. Postanowił mnie oszczędzić, ale za to Twitcha zone-shotuje na jednym stunie. Ja pindale. Jaką skillowy to jest? Czy ja mam tym zagrać? Czy ja mam tym zagrać Nexa, nie? Może po prostu zagram tym Nexa, żeby udowodnić jaką skillowy to jest? Przecież to jest najbardziej broken rzecz jaką widziałem od dawna. Dawaj ją, gonimy, nie dogonimy. Aj, wyfleszowała, nie? Ty, to mnie zestunowało? LOL. Widziałeś? Czy mi się wydawało, czy to nie było w ogóle na mnie, żeby mnie zestunować? LOL. No dobra, nieważne. Ale MF-ka flashnęła moje combo. A, bo Pyke jest 11-5, on też jest nafidowany. W sumie to enemy support mnie solował. No ale on ma ile itemów? Raz, dwa, dwa i pół. Dużo zadał. Mimo, że zdodżowałem ulta. Nie, ale mówię, jakby chyba po prostu next to zagram Twisted Fate'a. Ja wiem, że nie jest off meta, ale musisz zrozumieć, że ja chcę udowodnić. To jest najbardziej unskillowe gówno, jakie tylko powstało w tej grze. To jest obrzydliwe. Ten typ wchodzi w byle co z ultem i na jednym stunie one-shotuje. Co prawda on też gra w mega noba, no bo jakby Jaxem w Twisted Fate'a przegrać to dziwne. No bo Jax raczej... To nie jest tak, że Jax ma Counter Strike'a? No to umieramy tutaj w pizdu. Nie mam jak przejść, bo Twisted Fate jest od góry, a Twisted Fate zrobi ze mną to, co Twisted Fate robi z ludźmi, czyli z one-shotuje. Spróbuję dobiec i ugrać jeszcze tego fighta trochę. Mamy go, nie? Dobra, robimy Drake'a. W sumie Barona moglibyśmy, gdybyśmy nie byli po drugiej stronie mapy. Nie, no dosłownie, nienawiść do Twisted Fate'a, top już w tym momencie. Osiąga szczyty, moja nienawiść do tej postaci. Pod AP, w ogóle to też jest dobre, że pod AD on jest tak broken, to jest... A, zresztą, co tu gadać, nie? Kto wie, ten wie. Mój Jax idzie teraz w tanka, co może nawet nie jest złe, bo damage'a już raczej nie potrzebujemy. Przydałaby się wizja na Baronie. Jakby Lulu postawiła warda czy coś, byłoby idealnie. Dobra, 16 level osiągnięty. Mój ult bije trochę, nie za dużo. Kurde, te chłopaki tylko tutaj, żeby mi kampią, żeby ukraść mi creepa, nie? Jednego z drugim. Cwaniaki. Dobra, bierzemy to gówno. Ja nic nie biję w Barona, bo jestem pod AP. No, fatalny pomysł to się nazywa, tak zwany. Teraz zróbmy szybki check, ile biją moje spele. Czyli tak, ult bije 130 z strzału. W bije 550. Na shortów bije 100, więc w sumie nie tak mało. I liczbeń też bije 300. Nieźle w sumie. A, no i jeszcze Absolute Focus mi jest teraz wyłączony. I za minutę z Gathering Storma dostanę 24 AP. No a jak zużę Rabadona, to ile będę miał? 700 AP? Coś koło tego wyjdzie. Koło 700. To nie wiem, czy cokolwiek zmienia, bo... Chyba to jest po prostu FF, GG, WP. Tracimy bota i tracimy mida. No, Shield Bowa mu ściągnąłem. Ło, kurde. Grubo. Nie flashnąłem, nie widziałem Pajka. Dobra, to chyba GG jest w takim razie. Quadra kill od pana Pajka. O, 1000 golda? Dzięki, byczku, ty dla mnie kill. No i gitara siema. Dobra, i mamy 700 AP, jak się zrespimy i zakładuje się Absolute Focus. Dobra, to jest comeback, nie? To jest comeback. First Strike wyfarmił 900 golda i zadał 1000 damage'a. I mamy jeszcze Soul'a? Ty tepać? Czy on zdąży? Za 9 sekund i tak mogę tepnąć dopiero. O cholera, dobra, kupię pota. Dobra, teleportation. Szybko, bro. Dobra, mamy to. Ile? 750 AP. No teraz to już muszę coś bić, nie? Nie mam wyboru. Ile to bije? 900... 4000 łącznie. Kurna, i tak mało. Jak na tyle AP. Dla porównania Graga z tymi APK-ami to one-shotuje wszystko, co się rusza. Ogólnie. Podejdę tutaj.
ciekawa zagrywka ze strony Mr. Twitcha. O, nie wiem, co ile ma tego shielda, ale co chyba sekundę, co? Nie, w sumie trochę bije. Ty, ja im dużo biję! Dawajcie, chase'ujemy! Mamy to! Ty, tracimy topa, drużyno! O cholera, jak on na mnie tepnie, to umrę. No, wziął nam drugi inhibitor, a trzeci mamy otwarty. Tak bardzo, jak tylko może być otwarty. A my z nim nie wygrywamy, o, nie wiem... Nie wiem, czy ten zawodnik wie. Ten zawodnik w postaci Lee Sina to chyba nie wie, że ja nie mogę podejść do pana Twisted Fate'a. Pali się? Pali się. Okej. Okay. Dobra, jest szansa, jesteśmy jeszcze w grze. Tylko mamy bazę zrujnowaną, zupełnie zrujnowaną bazę. Dobra, dobra. Trzeba mid inhibitor jak najbardziej utrzymać przy życiu i w związku z tym nie mogę umrzeć. Ja myślałem, że ta gra już jest skończona, a tu taki hyc. Może nawet kupię tego kwiatka tylko dlatego, bo jest tani, a nie będzie czasu już za bardzo farmić, grać, na nic nie będzie czasu. Powoli się kończy czas. Temu koledze to ja pozwolę iść do więzienia. Ty nie wbijaj się przypadkiem tam. Twitch bardzo się stara przegrać, za co szacun bardzo. No to nie wydefujemy chyba tego inhibitora, co? Ja nawet się nie zdążę po item cofnąć, niestety. Co teraz? Co teraz? Nie mamy trzech inhibitorów i enemy będą iść po barona pewnie. Dobra, wstaje nam dolny inhibitor. Ja idę po Void Staffa, bo mnie stać. Ja nie żyję, dobra, żegnaj świecie. I tak nie było tutaj już najmniejszej szansy. Nasz Twitch się postanowił wcześniej suicide'ować. No, w sumie nie było źle, jak już doszedłem do mega late'a, ale... Dzięki za oglądanie, siema, nara i cześć. Elo!